Dzień dobry, witam serdecznie. Jarek Kubicki z tej strony. Zawodnik Lechii Gdańsk, pomocnik. Niektórzy mogą mnie znać, ale to ja jak coś. Wygląda trochę inaczej w telewizji niż naprawdę. Zresztą tak mnie widzicie w telewizji, czy tam na YouTubie, czy na czym. Dobra, nieważne. Przedstawię wam swoją jedenastkę. Zawodników miało być, nie wiem, najlepszych albo z takich, z którymi chciałem grać, trochę pomieszałem i wyszło pół na pół. No, takich najlepszych, z którymi grałem i takich, z którymi chciał jeszcze gdzieś tam się spotkać i zagrać mecz. Nie ze wszystkimi, ale z większością. No dobra, jedziemy. Na bramce Dominik Chładun. W sumie to znam go od 9 roku życia i do teraz trzymamy bardzo dobry kontakt ze sobą. Także wybrałem jego na bramce. Teraz broni w Zagłębiu Lubin. Według mnie jest jednym z lepszych bramkarzy w naszej lidze, w Ekstraklasie. Nie powiem, że w pierwszej piątce jest na pewno. Według mnie, bo to moja jednostka i moja opinia. Ogólnie ustawienie, zapomniałem powiedzieć. Ustawienie jest 1-4-4-2, ale w diamencie, bo bez skrzydłowych, a z większą ilością środkowych pomocników, z 4 środkowymi pomocnikami. I zagram tak, znaczy zagram. Ustawiłem zespół tak, że bocznych obrońców mam bardzo ofensywnych. Jeden to tak średnio jest obrońcą, ale ustawiłem go ze względu na to, że jest bocznym pomocnikiem, to na obronie też by sobie tam poradził, bo często wykonywał ślizgi, także na pewno go poznacie. W sumie zacznę od niego w takim razie teraz. Na prawej obronie Lukas Haraski. Często robił ślizgi, także pasuje mi tutaj na bocznego obrońcę, ale jest bocznym pomocnikiem, także ustawiłem jego, znacie go bardzo dobrze. Szybkość, gdzieś tam dobry strzał z daleka, dośrodkowanie, dribbling, także to jest jeden z lepszych zawodników na pewno na boku pomocy, jakich znam, z jakimi gdzieś tam grałem. Następnym zawodnikiem jest środkowy obrońca Lubomir Gulda z Zagłębia Lubin. Pozwoliłem sobie go wymienić, bo jeszcze w tym sezonie grał, rozgrywał mecze, teraz aktualnie jest dyrektorem sportowym w Zagłębiu, ale można powiedzieć, że grałem z nimi, zaczynałem w sumie w Zagłębiu Lubin swoją drogę, gdzieś tam przygodę z piłką nożną seniorską razem z nim, bo rozgrywałem mecze na pozycji numer 6, on grał na stoperze i często mi podpowiadał, bardzo dużo się od niego nauczyłem, czasami też grałem z nim w linii obrony jako drugi stoper, także cieszę się, że mogę go mieć w swojej jedenastce. Teraz w sumie został zawodnikiem 75-lecia w Zagłębiu Lubin, także gratulacje dla niego. Drugim środkowym obrońcą będzie Jan Bednarek, który teraz jest w Anglii, gra w Southampton i w reprezentacji Polski też go na pewno widzieliście. Grałem z nim właśnie w młodzieżowej kadrze. Wcześniej grał w Lechu Poznań i w Górniku Łęczna, też na wypożyczeniu. Bocznym obrońcą kolejnym będzie Filip Mladenowicz, też dobrze znany tutaj kibicom Lechii. Aktualnie wiecie wszyscy, że gra w Legii, ale bardzo dobry zawodnik. Teraz super formie, ma dużo bramek i asyst, także myślę, że to jest jego najlepsza forma, jaką do tej pory widziałem. Dalej, na środku pomocy na pozycji numer 6 będzie Radosław Murawski, aktualnie w Turcji, Denizlispor. Wcześniej grał też w Piaście Gliwice i był kapitanem w tym zespole. Niedługo będzie też rozpoczynał przygodę w Lechu Poznań, także na szóstce wybieram jego. Środkowi pomocnicy, dalsza część, teraz ósemki. Jedną będę jadł, to przemilczę. Nie będę tutaj dużo mówił, bo tu można bardzo dużo mówić. I to różnych rzeczy. Ale drugim środkowym pomocnikiem obok mnie, też ósemką, będzie Adam Matuszczyk, którego poznałem w Zagłębiu Lubin, akurat do nas przyszedł z Niemiec. Grał w Eintracht Braunschweig i w FC Köln, też reprezentant Polski. Dużo meczy rozegrał gdzieś tam na super poziomie w Niemczech. Bardzo dobra ósemka, też miałem z nim bardzo dużo różnych ciekawych pojedynków na treningach, jak byliśmy razem w Zagłębiu. Fajnie czyta grę i fajnie byśmy się dogadywali na pewno w linii pomocy, bo tak jak graliśmy razem, tak byśmy się dogadywali na pewno w tym ustawieniu. Przed nami na dziesiątce Piotr Zieliński, z którym grałem właśnie też w Zagłębiu Lubin, ale w młodzieżowych zespołach, tam junior starszy, młoda ekstraklasa. Na pewno i dużo gdzieś tam też trenowaliśmy, jak już dołączyłem do, bo on rocznik starszy jest ode mnie, jestem 9-5, 9-4, często graliśmy między sobą mecze, właśnie nasza drużyna rocznikowa na ich i często mieliśmy dużo stać w środku pola. Także i było ciężko zawsze, bo to wiadomo, super zawodnik, dribbling ma,
można powiedzieć, bardzo dobry i ten balans, swoboda z piłką, naprawdę piłka mu nie przeszkadza, można powiedzieć, że z nią tańczy. I mam dwóch napastników. Pierwszy napastnik to będzie też jeden, którego poznałem tutaj w Lechii Gdańsk, to będzie Artur Sobiech. Teraz gra obecnie w Turcji, wcześniej dużo lat w Niemczech był. Także to i też reprezentacji Polski, super zawodnik, wykończenie miał, można powiedzieć, najlepsze z mojego całego, z mojej całego ustawienia i bardzo dobry kolega. I dodam jeszcze, że właśnie ostatnim napastnikiem, kolejnym, to już będzie w sumie jedenastka cała, jest Krzysztof Piątek. Teraz gra też w Niemczech, wcześniej był między innymi w Genui, w Milanie, teraz w Berlinie. I też reprezentant Polski. Myślę, że też z nim grałem w sumie od młodej ekstraklasie. Przyszedł do nas w młodej ekstraklasie, jak byłem w Zagłębiu Lubin. Rozgrywałem z nim, myślę, około trzech sezonów, było dwa sezony w pierwszej drużynie i jeden sezon w młodej ekstraklasie, czy tam w rezerwach. Także dużo czasu też z nim spędziłem, poznałem go i myślę, że to będzie wszystko na temat mojej jednostki. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo. Na razie.